Natalia. Jak kto woli, ja wolę ryba. Została nominowana do naszego wyzwania Q&A przez Małgosię Kołodziejczyk. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za tą nominację. Przepraszam, mówię, że będę tak uciekała wzrokiem, ale strasznie nie lubię na siebie patrzeć. Jest to takie krępujące dla mnie troszkę. Także postaram się odpowiedzieć na 10 pytań oraz te pytania, które zadaliście mi na Facebooku, co w ogóle przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Także postaram się odpowiedzieć w miarę szybko na temat, nie przyciągając się, tylko duła ze mnie też trochę jest, więc zobaczymy, jak się to uda. Pytanie pierwsze. Jak długo skrapujesz? Kto lub co spowodowało, że zaczęłaś skrapować? Jak długo skrapuję? Mnie praca, znaczy zabawa ze scrapbookingiem zaczęła się świadomie, zaczęła się jakieś no niecałe 2 lata temu, jak byłam w ciąży z córką. Zaczęło się od tego, że postanowiłam po prostu, mieliśmy sesję brzuszkową, potem wiedziałam, że chcemy mieć sesję taką noworodkową. No i chciałam, żeby dziadkowie, czyli po prostu moi rodzice i rodzice mojego męża, żeby mieli pamiątkę. No i chciałam zrobić dla nich album na te właśnie zdjęcia. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak scrapbooking, więc po prostu w internecie wpisałam sobie, jak zrobić samemu album, coś takiego na zdjęcia. No i wtedy pierwsze, co mi gdzieś tam wyskoczyło, to jakieś tam oczywiście różne informacje. No i wyskoczyło mi też filmik do Domowa TV. Tam było właśnie coś takiego, jak zrobić album, coś takiego, zresztą dokładnie Wam nie powiem. No i obejrzałam ten filmik i po tym filmiku kupiłam sobie po prostu parę rzeczy, między innymi wziąłam sobie taką matę pierwszą A4, do tego wziąłam jakiś od męża nóż do tapet, kupiłam, weszłam na Allegro, potem właśnie jakoś tak było, że gdzieś tam powoli znajdowałam jakieś te sformułowanie, że jest to scrapbooking, tak? I gdzieś tam wpisałam sobie po prostu jakieś tam, ona mu powiedziała po prostu, jakie potrzebne są rzeczy do zrobienia i gdzieś tam weszłam sobie na Allegro i zamówiłam sobie, akurat wtedy pamiętam chyba z Paper Concept, takie większe zakupy, jakieś papiery, jakieś tam, totalnie w ogóle to było wszystko takie, wiecie, niespójne. Co mi się po prostu podobało, to wrzucałam do koszyka i już. Także to było moje pierwsze takie zetknięcie. Świadome. Natomiast nieświadome, można powiedzieć, zaczęło się w 2013 roku. Wtedy jak brałam ślub, w zasadzie wcześniej nawet, 2012. Mieliśmy zaplanowany ślub na 2013. No i postanowiłam, że zrobię sama zaproszenia, winietki i podziękowania dla gości. Masakra, to była jakaś masakra. Pamiętam, że no, byłam mega zadowolona. Nie mam nigdzie nawet, żeby wam pokazać. Może gdzieś u teściów by się znalazło. Ale właśnie wtedy, pamiętam, chyba z pół roku mi to zajęło, zrobić sobie wszystkie zaproszenia. One były takie proste, wiecie, wydrukowane w zasadzie, pozginane na 3 części, przywiązane tą wstążeczką i pamiętam jeszcze, kupiłam takie obrączki, takie wiecie, takie z pasmanterii, nie, złote i gdzieś tam poprzyklejałam. Od bratowej pożyczyłam dziurkacz ozdobny, też gdzieś tam brzeg pojechałam tym dziurkaczem. No i w sumie zrobiłam wtedy te zaproszenia, podziękowania dla gości to były pudełeczka, to też pamiętam masakra, wydrukowałam ten szablon, odrysowywałam 100, ręcznie wszystko odrysowywałam od tego szablonu, 100 tych pudełeczek i potem wszystkie 100 wycinałam ręcznie. Dzisiaj bym tego chyba w życiu nie zrobiła, ale wtedy wiecie, no byłam zajarana tym strasznie, bardzo w ogóle lubię takie rzeczy robić, chciałabym kiedyś właśnie też organizować gdzieś tam może jakieś śluby, wesela. No i tak się to zaczęło nieświadomie. A potem po prostu jak już weszłam, zrobiłam ten pierwszy album dla dziadków, to potem postanowiłam jeszcze zrobić właśnie album taki dla mojej córki większy. No i potem już jakoś tak było, że już właśnie jakoś tak potem trafiłam z tej domowej, mnie przekierowało właśnie nas gdzieś tam, wiecie, w tych propozycjach była właśnie Kasia, nasza kochana Scrap Kate. Także potem to już poszło, już tylko wszystkie filmiki od Kaśki obejrzałam i
No i zakochałam się, tak jak większość z nas pewnie, no, zakochałam się w tym scrapbookingu i no i tak się to zaczęło. Dobra, pytanie numer dwa. Twoja pierwsza praca i jaka jest twoja pierwsza praca i co się z nią teraz dzieje? No więc moja pierwsza praca, tutaj ja wam mówię, to są te dwa albumiki. Postaram się tutaj wrócić zdjęcia. Natomiast tak, z moich pierwszych prac, no to tak jak wam powiedziałam jeszcze przed chwilą, to była chęć zrobienia albumu do mojej córki. I to jest ten album. Tak jak Kasia kiedyś nagrała ten album, ten film po prostu o scrapbookingu, na czym to polega, to zaraz mi się przypomniał ten właśnie album. To bardzo podobnie to wyglądało. Po prostu tak naprawdę są to różne przypadkowe jakieś rzeczy. I no, tak jak widzicie, gdzieś tam brokatem napis zrobiony. Tu wycięte, wycinałam sama te literki. No, gdzieś tam już widzicie tu papier, tutaj jakieś podniesione na kosteczkach. Tu zrobione pudełeczko. W ogóle ten album jest troszkę ten. Tu jest zrobiona z koperty, zrobiona kieszeń i tu mamy zdjęcia, to po prostu USG, te moje pierwsze papiery skrapowe. Właśnie to pierwsze, co też kupiłam, to takie jakieś skrapki, też gdzieś znalazłam jakąś aukcję z tymi skrapkami. Jakaś kieszeń, folder, tu kawałek tapety, piankowe takie te, no wiecie, takie rzeczy, gdzie po prostu to w ogóle jest jakiś wycinek skądś, jakiś... No nawet nie wiem skąd, ale naprawdę. To robiłam sama papier, też z jakiegoś filmiku, że po prostu naprasowywuje się tą serwetkę, naprasowywuje się na papier zwykły. Także też sama robiłam te papiery na samym początku. Jak nie miałam gdzieś tam, tu zrobiłam jakieś pudełeczko na tą. No tak, jakoś to tak. No, tu już nie robiłam, już mi się nie chciało, już mi się odechciało robić papierów. No i już zostały tak naprawdę same zdjęcia z jakimiś tam skrapkami, z jakimiś tam dodatkami. Także to jest też jedna z tych moich pierwszych prac. To jest to taka, no nie wiem, jest to pamiątka, tak? Gdzieś tam taka naprawdę wyjątkowa, bo ja mam do niej ogromny sentyment. Natomiast taki mój pierwszy taki album, który robiłam typowo z tutorialów na przykład od Kasi, gdzie już faktycznie zaczęłam się w to zagłębiać, to nikomu nie pokazywałam tego albumu, bo siara po prostu. Zrobiłam album z kopert. Także wam teraz pokażę go pierwszy raz. To w ogóle wzięłam z jakiejś kartki, co dostałam gdzieś, kiedy znalazłam jakąś kartkę, wyrwałam to, wiecie, i przykleiłam, tak? To jakiś stempel. No i generalnie no, jest to taki... Taki tu już właśnie od Kasi jest wzięte właśnie ten, tu belly band, jakiś taki śmieszny, kieszonka narożna, no takie wiecie, no przeróżne, śmieszne, ale no jest ten album taki no niedopracowany, wiecie, tu gdzieś jest gdzieś porwane, o, nie wiem wam pokazać teraz, bo no tak, tu jest na przykład gdzieś porwane, na przykład widzicie, no jest nie taki niedopracowany, wiecie. To był mój pierwszy taki, no nie, o Jezu, nie mogłam to pokazać. O, tu jakaś wstążka w ogóle taka szpetna, brzydka. Muszę mówić po polsku, bo się ze mnie śmieją potem. No, tu też jakiś papier w ogóle, wiecie, wygina się. No, także jest to taki mój pierwszy album. Też jeden z tych pierwszych. Także te pierwsze prace, no, to były takie typowo dla mnie, gdzieś tam robiłam do siebie, żeby swoje zdjęcia móc gdzieś tam sobie ładnie oprawić. Tak to właśnie wygląda. Dobra, pytanie numer 3. Jak wygląda twoje miejsce do skrapowania? Ja już mój scrap room pokazywałam wam. Przepraszam, link do filmu wam gdzieś też wstawię. Prawdopodobnie w opisie albo gdzieś. W zasadzie nic się takiego nie zmieniło w nim. Doszło może parę rzeczy, może gdzieś tam parę przydaci i tyle, a tak naprawdę to w sumie nic się takiego nie zmieniło. Mam nadzieję w ogóle, że zrobiliście sobie kawę, bo ja sobie zrobiłam.
No, także nic się nie zmieniło w moim skarbie, jak to podam wam linka. Czwarte, pytanie czwarte. Ulubiona firma skrapowa lub kolekcja? Więc w sumie tak. Aktualnie moją ulubioną firmą skrapową, jeśli chodzi o papiery, to jest Lemoncraft. Zdecydowanie wygrywa, naprawdę na pierwszym miejscu jest w tej chwili. Wszystkie praktycznie teraz co robię, jakieś albumy czy coś, to w większości na właśnie na Lemoncraftie jadę. Natomiast galeria papieru, bardzo lubię galerię papieru, ale nie wszystkie kolekcje. Teraz aktualnie najbardziej mi się podoba Jak we śnie. Te kolekcje mi się podobają, gra kolorów, no takie, wiecie, takie stonowane, pastelowe, albo takie właśnie kolory turkusu lub fuksji, takie różu, różne takie, lubię teraz takie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie inne firmy, wiecie, wykrojniki, stemple, ja nie mam tego za dużo, więc po prostu nie mam też ulubionego. Mogę powiedzieć, że lubię Spendbendersa, jeśli chodzi o wykrojniki, bo wykroje się po prostu są, idą jak żylety, tak? Nie trzeba się z nimi siłować i są po prostu fantastyczne. Natomiast gdzieś tam, no, stemple, no ja się na tym nie znam, po prostu nie używam tego i wiecie. No to też nie mam swojej ulubionej firmy. Więc jeśli chodzi o sklep, natomiast taki, którym się zaopatruję, no to tak jak większość z Was, nie będę tu oryginalna, to jest sklepik na Strychu. No mają jednak ten wybór, mają bardzo duży, no i szybka, sprawna obsługa, to dużo. Dla mnie to jest bardzo duży plus, że nie muszę szukać po różnych sklepach. Mnie to denerwuje po prostu, bo ja jestem w ogóle mało komputerowa, mało taka, pomimo, że... Zresztą to potem... No, nie lubię po prostu, nie lubię. No. Nie lubię siedzieć jakoś szczególnie na komputerze, nie załączam go często i większość tylko na telefonie siedzę. Dlatego lubię, jak jest wszystko w jednym miejscu, dlatego sklepik na Strychu u mnie wygrywa. Dobra, pytanie numer 5. Sposób na brak weny. Moim sposobem na brak weny jest taki sam, jak większość z Was. Czyli po prostu wychodzę, nie robię tego. Czasami jest tak, że rzucam to na tydzień albo więcej. Nie mogę na siebie patrzeć na te swoje bulwy. No dobra. Jaki jeszcze jest mój sposób na brak weny? Jeżeli na przykład mam jakąś pracę do zrobienia i mam nóż na gardle, że tak powiem, z terminem, to wiecie co, po prostu siadam, biorę wszystko, co w sensie na przykład jakąś wstępną koncepcję mam, biorę jakieś różne, nie wiem, rozsypuję sobie kwiaty, jakieś tam inne rzeczy i po prostu, wiecie, przekładam coś tam... W ten sposób, nie przyklejam nic, mieszam jakoś tam sobie różne kompozycje, układam, aż w końcu mi jakaś spasuje, tak? No i tyle. I to jest mój sposób na brak weny, tak naprawdę. No, raczej rzadko się to zdarza, żeby nie mieć weny. A jak nie mam weny jakiejś takiej, wiecie, nie mam tego noża na gardle, to po prostu często po prostu zostawiam to, załączam sobie YouTube'a albo gdzieś tam i oglądam różne filmiki i gdzieś tam nieraz jakaś inspiracja przyjdzie do głowy. Dobra, pytanie numer 6. Wymarzone miejsce na urlop, mając kupę kasy, czasu i czasu. Dobra. Jak ja bym miała mieć dużo kasy i dużo czasu i moje wymarzone miejsce na urlop, nie mam takiego jednego określonego. Od dziecka zawsze marzyłam, żeby zobaczyć Egipt, żeby zobaczyć piramidy, żeby zobaczyć tam Dolinę Królów, żeby zobaczyć po prostu, pozwiedzać te starożytne, zawsze chciałam być archeologiem w ogóle i gdzieś mnie ten Egipt tak fascynował zawsze, starożytny Egipt oczywiście. Teraz tylko to, co się teraz tam dzieje, to po prostu zniechęca do tego. Natomiast ja ogólnie bardzo lubię podróżować, ja bardzo lubię zwiedzać różne miejsca. Ja nie potrafię usiedzieć na przykład w jednym miejscu, jak byliśmy na wakacjach, w podróży poślubnej na Wyspach Kanaryjskich. Wiecie, to jest mała wyspa, tam w zasadzie kurorty, tam nic niby nie ma takiego. Myśmy tam byli na tydzień, ale po prostu żeśmy całą wyspę zjechali, bo ja nie umiem. Myśmy 2 dni byli z rzędu na plaży i mi się po prostu już tak mierzło. Ja mówię, kurde, chodź coś zrobimy, gdzieś pojedziemy, zaplanujmy sobie jakąś wycieczkę, wynajmijmy auto, bo ja nie lubię siedzieć, ja lubię wiedzieć, jak gdzieś przyjeżdżam, lubię sobie pooglądać, co jest do zobaczenia, po prostu lubię, naprawdę lubię zwiedzać. Dlatego ja nie mam jednego takiego miejsca i chciałabym bardzo dużo pozwiedzać. Mam bardzo dużo takich miejsc, które mi się po prostu marzą, tak? Czyli na przykład Francja, chciałam zobaczyć też wieżę Eiffla, chciałam zobaczyć Rzym, chciałabym gdzieś tam nawet Norwegię, gdzieś te zimniejsze kraje. Gdzieś tam nie mam takiego oparcia, żeby jeździć. Mój mąż taki jest, że znowu bardziej tak
tylko tą Chorwację, Chorwację, bo jego rodzice też tak Chorwacja, Chorwacja. A ja znowu tak, owszem, Chorwacja jest piękna, jest super naprawdę na odpoczynek, ale ja wolę jednak tak bardziej, lubię po prostu bardziej tak zwiedzać. Ja myśli marzą na przykład, jak kiedyś już odchowam dzieci i będę miała siłę i zdrowie, to marzą mi się takie wycieczki objazdowe na przykład. Oczywiście musi być kasa, no niestety, kasa, 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 no także chciałabym zwiedzić cały świat, jakby można było, no ale to są marzenia chyba, marzenie z ciętej głowy. Dobra, co byś chciała dostać pod choinkę, twój wymarzony prezent? Mój wymarzony prezent, taki stricte wymarzony, który naprawdę bardzo bym chciała, no to jest na dzień dzisiejszy windownica, Cinch, czy jak to tam zwał, jak zwał. Bardzo mi się marzy, natomiast wiem, że no, nie dostanę jej w najbliższej przyszłości, bo jest to taki naprawdę drogi prezent. Dlatego jest to taki wymarzony gdzieś tam ten, ale realnie co mi się marzy? Wiecie co, nie mam nic takiego. Kurczę, naprawdę nie mam nic takiego, żebym czyś faktycznie tak bardzo marzyła, że musiałabym to mieć pod tą choinkę. Marzy mi się może, wiecie co, marzy mi się troszkę może taki weekend dla siebie, dlatego, żeby troszkę odpocząć od wszystkiego i tak sobie taki weekend spa mi się marzył gdzieś tam, żeby sobie odpocząć troszkę. Dobra. Czym zajmujesz się poza skrapowaniem? Zawód, hobby. Mój obecny zawód to jest matka, kura domowa. Wiecie, no, siedzę z małą, mam 19-miesięczną córkę, także obecnie siedzę większość w domu z małą, sprzątam, gotuję, piorę. No nie powiem, że pracuję, bo nie pracuję, nie lubię tego. Także kura domowa. Z wykształcenia jestem technik informatyk, natomiast no, ze mnie jest taki informatyk, jak wiecie. Mój mąż się zawsze ze mnie śmieje, że w ogóle jak ja zdałam w ogóle ten egzamin, to ja też nie wiem. Dlatego no, znaczy ten zawód to jest technik informatyk, natomiast aktualnie jestem jeszcze zatrudniona jako sekretarka, pracowałam 6 lat w biurze, teraz jestem na urlopie wychowawczym po prostu. Także praca biurowa przed komputerem, dużo gdzieś tam jeżdżenia, załatwiania na mieście, różne takie sprawy. Oprócz tego, no jak już większość z Was wie, śpiewam w zespole muzycznym, w zasadzie jest to duet muzyczny, muzykę po prostu uwielbiam, kocham i to jest w ogóle coś, czym ja żyję i też oprócz skrapowania to naprawdę jest to po prostu takie moje hobby, które po prostu mam od dziecka, tak? No, gdzieś tam no, zaczęło się praktycznie od, można powiedzieć, od 7 lat, jak zaczęła się szkoła, zaczęły się kolonie, gdzie już jeździłam na różne konkursy, gdzieś tam śpiewałam i potem jak miałam 9 lat, to jeszcze zaczęłam grać na gitarze. No i tak w sumie się to ciągnie, ta moja muzyka ze mną jest całe życie tak naprawdę. Moim jeszcze hobby są motocykle. Jeżdżę na motorze, aktualnie no nie jeżdżę, bo no, przy dziecku to ciężko, ale kocham również motocykle, jeżdżę od prawką w sumie mam od 2010, ale jeżdżę dużo więcej, dużo dłużej, bo zaczęłam w sumie chyba i miałam z 16-17 lat. Także to jest moja kolejna pasja, którą kocham, którą po prostu no, ubóstwiam, tak? Bo czuję się wtedy wolno, czuję się wtedy. No, kto tego nie spróbował, ten nie wie, nie idzie tego pisać, po prostu się wtedy czuję. No i chyba to by było tyle z tych moich takich, wiecie, pasji i z takich rzeczy. Tak myślę. Dobra, gdybym miała 5000, na co bym je wydała? Wiecie co, to jest takie, człowiek ma takie różne myśli, na co by wydał. Jest jedna taka sprawa, na którą chciałabym móc pomóc, ale jest ciężko, bo nie ma tych pieniędzy. Mam po prostu w rodzinie od kuzyna, po prostu córeczka jest bardzo chora i chciałabym móc im pomóc. No jest ciężko, bo człowiek nie ma tych pieniędzy, tak żeby pomóc. Więc jak miała 5 tysięcy, to w pierwszej kolejności chyba bym im pomogła. Jeśli w drugiej kolejności, to znaczy, że życie poszłoby na kredyt. Jak realnie patrząc.
A gdybym miała wydać na siebie, to moim marzeniem też wielkim jest saksofon. Chciałabym się nauczyć grać na saksofonie, chciałabym sobie móc kupić saksofon, ale jest to droga zabawka i no niestety nie stać mnie na to. Także na pewno też chciałabym zainwestować troszkę w siebie i właśnie tutaj w tę naukę gry na saksofonie i sam instrument. Dobra, gdzie widzisz siebie za 10 lat? Powiem Wam szczerze, nie będę oryginalna. Nie myślę o tym, gdzie będę za 10 lat. Powiem Wam, przy moich różnych chorobach chciałabym po prostu być zdrowa i mieć zdrowe dzieci i naprawdę jak właśnie patrzę na rodzinę mojego kuzyna, co oni przeżywają, to dla mnie, mówię, dla mnie zdrowie jest najważniejsze i nic innego się nie liczy. Także chciałabym móc za 10 lat czuć się lepiej niż czuję się teraz. Czyli móc wyregulować problemy te moje z tarczycą, z astmą, ze wszystkim, co się z tym łączy, tak naprawdę. Także chciałabym po prostu być zdrowa i żeby moja rodzina była zdrowa za 10 lat. Chciałabym mieć fajną pracę jakąś, bo dzisiaj, na przykład na dzień dzisiejszy czuję się trochę zawieszona, jeśli chodzi o moją pracę, bo wiem, że już tam nie mam powrotu raczej do tej pracy. Więc chciałabym... Chciałam mieć jakąś fajną pracę za 10 lat, to na pewno też. Z której będę po prostu czerpać satysfakcję, że nie będę jeździć i będę się wkurzać, tak? No, także to mi się tak bym chciała siebie widzieć za 10 lat. Także to jest moje 10 pytań, które pytania od Kasi. I zadałyście mi jeszcze pytania na Facebooku. I na wstępie wam powiem, nie zaśpiewam wam nic, bardzo mi przykro, jestem chora, chcę nie posłuchać, musicie mówić ze mną na karaoke, także sobie pośpiewamy razem. Także Weronika Kowrowska, Natalia, zaśpiewaj nam coś, nie licz na to. Janna Ryba, twoi skarbowi ulubieńcy to. No, więc jeśli chodzi o skarbowych ulubieńców, to co ja mam na myśli, czyli narzędzia, no to jest to wiadomo, moim skrapowym ulubieńcem od paru dni jest ten oto trymer. Jest naprawdę, dla mnie jest na dzień dzisiejszy świetny. Nie wyobrażam sobie pracy bez niego. Nie wyobrażam sobie pracy bez tej tablicy. Jest to fantastyczny po prostu wynalazek i również nie wyobrażam sobie pracy bez niego. Nie wyobrażam sobie pracy bez nożyczek, kleju oczywiście, Magic, tylko Magic, nie zdradzę go. No i jeszcze moimi skarbowymi ulubieńcami ostatnimi czasy są dziurkacze brzegowe i wykrojniki takie brzegowe, borderowe. Także to są moi ostatni ulubieńcy. Karolina Caro Art Żelonis. Czym kierujesz się przy wyborze materiałów do pracy? Modą na przydasie czy własnym wyczuciem? Na dzień dzisiejszy kiedyś kupowałam po prostu, co mi się podobało, to ładuj do koszyka w ogóle, wiesz, dawaj. Co mi wlazło po prostu w oko, no nie? Natomiast na dzień dzisiejszy, gdy już nie mam tych pieniążków i wiecie, nie zarabiam jakby w sumie gdzieś tam na wychowawczym się nie dostaję pieniędzy, więc wiecie jak jest. Więc jest ciężej cokolwiek kupić, więc na dzień dzisiejszy po prostu robię sobie listę. Taką, jeżeli nie mam jakiegoś danego projektu, no to wtedy sobie robię listę, co by mi się marzyło, co bym chciała odłożyć i wtedy sobie, powiedzmy, tak jak wiedziałam, że marzą mi się wykrojniki te brzegowe, więc sobie odkładałam, no i wtedy jak pojechaliśmy na zlot, najlepiej po prostu teraz kupuję większość na zlotach, także raz na parę miesięcy po prostu sobie uzupełniam moje zapasy na tych zlotach. Także wiedziałam, co chcę kupić, właśnie typowo takie robię sobie listy, takie must have, powiedzmy. Tak to wygląda. Chyba, że mam jakiś projekt konkretny, no to wtedy kupuję pod dany projekt. Joanna Ryba, po raz drugi. Czy jest jakaś Twoja praca, do której masz szczególny sentyment? Szczególny sentyment mam na pewno do mojego pierwszego albumu Hidden Hinge. Jest to album z moich zdjęć z Chorwacji. Też filmik mam, podrzucę do linku. Na pewno jest to album teraz, który robiłam dla córeczki, ten, który robiłam niedawno. Mam sentyment do tych moich staruszków, do tych moich albumów, chociaż jak na nie dzisiaj patrzę, to mówię, Boże, jaka katastrofa, w ogóle nie pokazuję tego nikomu, w ogóle, naprawdę, ale mam sentyment do nich. Natomiast powiem Wam szczerze, że ten album, który wczoraj wrzuciłam,
Tak mi się podoba, nie? W ogóle zero skromności, ale naprawdę tak mi się podoba, że będzie mi się go żal z nim rozstać. Mogłabym go oglądać cały czas, naprawdę. No, także ten album, który teraz zrobiłam, wczoraj nawet tu stoi jeszcze obok mnie, ten właśnie, będzie mi się ciężko z nim rozstać, bo strasznie mi się podoba po prostu. Teraz sobie muszę zrobić taki. Ale to może przy drugim dziecku, gdzie na razie być. Następne pytanie. Monika Słowińska. Czego nie lubisz używać w scrapbookingu? Co jest powszechnie używane? Cholerka. Ciężkie pytanie. Czego nie lubisz? Co jest powszechnie używane? Nie wiem, nie lubię używać Magica z tubki. Wiecie, przelewam sobie. Wolę sobie przelać do tego. To jest chyba jedyna rzecz, której nie lubię używać, a jest powszechnie używana, bo w sumie nie. Wkurza mnie też klej na gorąco, na przykład. Wkurza mnie. Lubię go używać w zasadzie, ale nie wkurza. No. Takie, wiecie, no. Nie mam chyba takich rzeczy. Naprawdę nie mam takich bardzo. Czego jeszcze nie lubię? Stempli. Kurczę, mam problem ze stemplami, wam powiem szczerze. Mam dużo stempli, bo dostałam od babki naprawdę fantastyczne stemple. Ale mam z nimi ogromny problem, bo po prostu. No nie wiem, no czasami mi do niczego nie pasują i nie wiem, gdzie ich mogę użyć, do jakie użyć, jakie wykorzystać. Ale jak widzę kogoś na przykład w pracach, to mówię sobie, wow, kurde, ale on to fajnie zrobił, tak? Na przykład Kasia stąd, ale fantastycznie wykorzystuje stemple, embossuje, tak? Czyli po prostu, wiecie, odbija puderek, coś tam i na przykład fantastycznie to wygląda, ale no ja po prostu nie wiem czemu, ale jakoś nie umiem się ogarnąć z tymi stemplami. Mam dużo stempli, ale ich nie użyłam. No to jest mój taki mankament. Dobra, następne. Wioletta Moskwa. Czy podobają Ci się własne prace? Jakie robię, to mi się podobają. Jestem zachwycona, naprawdę. Ale jak się widzę tydzień czasami później, to sobie myślę, Boże drogi, jak się działcha zrobiła. Nie idź w ogóle naprawdę. I mogłabyś to zmienić albo coś. Na przykład, nie wiem, zrobiłam jakąś kompozycję, a na drugi dzień przyjdę i sobie myślę, Boże, może to jednak nie, może to zmienię. Generalnie mi się podobają moje prace, ale po tygodniu to już nie. Już czasami mi się nie podobają, ale to zależy co. No. Gdzieś tam jak patrzę na moje stare kartki, na przykład co kiedyś robiłam, sobie myślę, o matko boska. Naprawdę, i się śmieję z tego, jak to w ogóle wygląda, no ale. Ale nie jest tak źle. Generalnie lubię swoje prace. Wioletta Moskwa po raz drugi. Jak zaczęła się Twoja przygoda ze śpiewaniem? Skończyłaś szkołę w tym kierunku, czy tak samo wyszło? Tak jak już mówiłam, zaczęłam przygodę w zasadzie naprawdę od dziecka. Nie skończyłam żadnej szkoły muzycznej. Mnie muzyką zarazili tak naprawdę rodzice. Mój tata, który jest bardzo umuzykalniony też. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam. Gra na gitarze również. Potem zaczęło się tak, że mój brat zaczął grać na tej gitarze i też mnie zarazili tą pasją taką właśnie do gitary, do muzyki. Generalnie muzyka to, tak jak mówię, była od zawsze u nas się zawsze śpiewa i zawsze jest tak wesoło i radośnie i gdzieś ta muzyka zawsze ze mną była od małego. Natomiast jak zaczęłam grać na gitarze, jak tata mnie nauczył pierwszych akordów i piosenki Pieski małe dwa, to była moja pierwsza piosenka, którą umiałam zagrać, to wtedy miałam bardzo blisko Młodzieżowy Dom Kultury i wtedy rodzice po prostu zapisali mnie do tego Młodzieżowego Domu Kultury. No i tam chodziłam na lekcje właśnie śpiewu i gry na gitarze. Tam też właśnie potem chodziłam do różnych zespołów i tam chodziliśmy na różne konkursy i tak się to zaczęło. Ale nie skończyłam żadnej szkoły i raczej pewnie już nie skończę. Dobra, pytanie następne. Czekajcie, muszę przewinąć. Zuzia, juchu, Natalka, nareszcie, Kasia stąd. Dobra, Anna Świst. O czym marzysz najbardziej na świecie? O Boże, o czym marzysz najbardziej na świecie? O zdrowiu, naprawdę, to jest moje w ogóle. I o tym, żeby wreszcie schudnąć. Wiecie co, to jest takie. To wiem, że to zależy tylko ode mnie, ale ja cholera mam taką samą silną wolę i kurde, tak bardzo lubię jeść, że no. A u mnie to też naprawdę ja miałam problemy od dziecka. Tą tarczycą, tylko że nie wiedziałam. Ja się tarczycę dowiedziałam 3 lata temu, że jestem chora. Od dzieciństwa jestem chora w zasadzie.
tylko nigdy nie byłam leczona. I od dzieciństwa mam problemy z wagą. Gdzieś tam zawsze tyję, chudnę, w większości tyję niestety. Dlatego moim marzeniem takim wielkim, wielkim jest w końcu mieć kiedyś płaski brzuch. To jest takie głupie marzenie, naprawdę głupie. Egoistycznie bardzo, bo wiem, że to w sumie wygląd nie jest najważniejszy, tak? Moim największym marzeniem jednak jest zdrowie, żeby się dobrze czuć, żeby moje, jak mówię, żeby moja rodzina, dzieci były zdrowe. Teraz jest dziecko jedno, bo już drugiego nie ma. Trzecie marzenie to, tak jak wam mówiłam, największym, jednym z tych większych to jest właśnie saksofon, nauka saksofonu, kupno. Ja mam dużo tych marzeń, wam powiem. Wiecie, moim marzeniem też jest to, żeby kupić znowu nowy motocykl, żeby móc znowu pojeździć, bo już nie jeździłam prawie, wiecie, w ciąży byłam w 2014 roku, więc przed ciążą ostatni raz jeździłam. Dlatego też marzy mi się znowu po prostu mieć motocykl i móc wsiąść i pojechać gdzieś. Także mam tych marzeń trochę, jest ich troszkę, ale no najbardziej na świecie to jednak zdrowie. Nic więcej. Iwona Sobolewska. Skąd pomysł na śpiewanie i zespół zaśpiewaj kawałek jakikolwiek? No to już gadałam, mówiłam o tym wam, skąd śpiewanie. Z zespołem to było tak, że zawsze chciałam śpiewać dla ludzi, tak? Móc, powiedzmy, też na tym zarabiać, tak? Móc zrobić to, co lubię. Ale generalnie robić to, tak? Żeby po prostu muzyka ciągle była. Bo będąc jednak, jakbym już tego nie robiła, to pewnie bym... Gdzieś by mi to umknęło, tak? Już by gdzieś tam może i nie śpiewała. Także ja w zasadzie jak już jeszcze w liceum chodziłam, to zaczęłam chodzić, szukać w różnych stronach, czy ktoś szuka gdzieś do zespołu. I tak byłam na kilku castingach, w różnych przesłuchaniach. No i ale ciągle się nie udawało, bo ciągle słyszałam fajny głos, super, ale mały repertuar, za mało piosenek pani zna, że coś tam, że nie ma pani auta, że jest pani po prostu... gdzieś tam czasowo niedostępna czy coś, no nie? Także tutaj zawsze był jakiś problem. No ale potem trafił się właśnie mój kolega, który dał mi szansę. Powiedział, że mam tydzień czasu na nauczenie się 30 piosenek. Jak się ich nauczę, to mnie bierze. No i się nauczyłam i jestem. No także tak się to zaczęło gdzieś tam z zespołem. No i tak dzisiaj sobie już jesteśmy ze sobą powiedzmy 6 lat. I mam nadzieję, że jeszcze będziemy tak grać dalej, bo ja to kocham i nie wyobrażam sobie tego nie robić. Dobra, następne. Katarzyna Stoncel. Natalka, kartki czy jednak albumy? No i kiedy pijemy kawusie razem? Kartki czy jednak albumy? Moim sercem, całym sercem lubię, uwielbiam, kocham robić albumy. Uwielbiam, ale niestety mało mam okazji, żeby je zrobić, tak? Teraz ten album, który zrobiłam na urodziny, bo moja koleżanka bardzo dobra urodziła niedawno chłopczyka, dlatego ten album właśnie zrobiłam jako prezent dla niej. Większość moich albumów to są w zasadzie prezenty, tak? Gdzieś tam na, powiedzmy, zlecenie miałam chyba jeden album tak naprawdę, a reszta to wszystko dla znajomych na prezenty i mi to sprawia radość. Ja uwielbiam robić albumy i kartki robię głównie, jak mnie ktoś poprosi właśnie, coś znajomi, czy dla siebie, czy moja rodzina, bo może rodzina jakoś nie chce, bo chyba moich kartek nie podobają im się, więc robię większości do mojej rodziny, dla moich znajomych, ale całym sercem jednak wybieram albumy, zdecydowanie. Joanna Rywa. Moje ulubione pytanie. Aha, kiedy pijemy kawusie? No Kasia, kiedy masz czas? Trzeba się w końcu spotkać. Podobno daleko do siebie nie mamy, więc jak najbardziej. Albo ja Cię zapraszam do siebie, albo wiesz, jak nie, to ja do Ciebie przyjadę chętnie. Dobra, następne. Asia Ryba. Czyje filmiki lubisz oglądać najbardziej? Dlaczego są to moje? Czyli jej, Aśki. Czyje filmiki lubi najbardziej oglądać? Z zagranicznych jest to Shelley Geigel, jak też co po niektórych dziewczyn. Uwielbiam jej filmiki, uwielbiam jej tutoriale, uwielbiam jej albumy. Naprawdę jest fantastyczna. Natomiast w polskich z Katarek, no to na pierwszym miejscu jest Kaśka i Aśka. Nieustannie jednak jesteście moim number one. Lubię was słuchać. Od Kaśki to ja w ogóle uwielbiam filmy chyba wszystkie, bo się idzie tak uśmiać nieraz i obojętnie czy poszli na dinozaury, czy kręci album, czy kręci coś tam i no, po prostu wszystkie filmy od Kaśki uwielbiam. Asi uwielbiam, bo są bardzo fajne, merytoryczne, są bardzo miłe się z ciebie słucha, kochana. No i po prostu lubię cię słuchać, no już. A teraz jest tak dużo tych wszystkich dziewczyn i staram się oglądać każdą z was, staram się
Ale jest was tak dużo, że nie potrafię powiedzieć, która by była moją ulubioną. Wszystkie lubię oglądać, wszystkie oglądam, jak mam tylko czas i po prostu i tyle, no. Tak naprawdę. I cieszę się, że jest nas tyle, tak? Bo jak pamiętam, jak jeszcze ja zaczynałam, to naprawdę było nas garstka. Jeszcze jak ja się zaraziłam od Kasi i gdzieś tam, to pamiętam, że jeszcze nie było tak dużo tych polskich, a teraz dzięki też, myślę, tej naszej grupie jest nas bardzo dużo i bardzo mnie to cieszy. Iwona Kmiecik. Jaki gadżet, sprzęt uważasz za super przydatny w swoich pracach? No to, tak jak mówiłam, jest to tablica do bigowania i trimmer. To są i nożyczki. To są najbardziej takie sprzęty, które uważam, że są najbardziej przydatne. Czym nagrywasz, Maciej Bulak, czym nagrywasz dla nas filmy, chodzi o sprzęt? Nagrywam telefonem. Teraz mam telefon Honor 7, to jest chyba Huawei, z tego co się nie mylę. Nagrywam z przedniej kamerki i mam nadzieję, że będzie dobra jakość, zobaczymy. Nic wielkiego, także co następne? Wiecie co, to pytanie mnie naprawdę zaskoczyło, że tyle pytań. Naprawdę jestem zaskoczona strasznie. Ewelina Grześ-Jasińska. Pytanie z innej beczki. Co miałaś dziś na obiad? Twoje ulubione danie. To na obiad wczoraj miałam to, co ci napisałam. Dzisiaj mam cukinię i papryczkę nadziewaną. Natomiast moje ulubione dania to chyba wszystkie makaronowe. Uwielbiam makaronowe dania. Po prostu tak jak Mateusz Jucha. Uwielbiam makarony i mogłabym je jeść codziennie, naprawdę. A oprócz tego kurczaka lubię też. Bardzo lubię. Dalej. Monika Mariola Lorenz-Kantyka. Witaj. Co Cię motywuje do działania? Co mnie motywuje? Wy mnie motywujecie. Przede wszystkim jak dostaję... Nie dostaję dużo takich wiadomości, ale dostałam kilka. Pierwszą taką wiadomością była wiadomość od Adriany Kaszni, która naprawdę napisała mi takie rzeczy, które naprawdę mnie tak bardzo podbudowały. I jeszcze jak wysłała mi swoje prace, naprawdę dla mnie to był taki mega kop. Także dostaję parę takich wiadomości, gdzie dziękujecie mi w jakiś sposób, że też nagrywam te filmiki. I to mi daje takiego powera, tak? Wasze komentarze pod moimi filmami. I wiem, że to ma sens. Wiem, że może ktoś chce to oglądać. I pomimo, że czasem sobie myślę, kurde, nie będę tego kręcić, bo sobie myślę, Boże, jakie to jest głupie, pewnie nikomu się to nie spodoba, ale będę sobie myślę, a chociażby jednej osobie miałoby się to przydać, to ja to nakręcę. I trudno, może mogę mieć nawet 5 łapek w dół, ale będzie 10 łapek w górę i to mnie będzie motywowało, żeby dalej to robić, tak? Bo wiem, że jest w tym sens. Wiem, że są osoby nowe, które zaczynają i po prostu się uczą, tak, od tych, które już gdzieś tam, ja nie mówię, że my mamy wiedzę nie wiadomo jaką, bo taka nie jest prawda, człowiek dużo nie wie, dużo ma takich tych, ale my się chcemy dzielić i to jest z wami tym, co samo umiemy, może to nie jest wiele, ale tym, co samo wiemy, chcemy po prostu się tym dzielić i mamy nadzieję zawsze, że wam się to podoba i wiem, że wam się przyda też. I to jest taki kopniak motywacyjny, naprawdę. Dobra, Iwona Sobolewska. Nie, tu nie. Czekajcie. Tu jest jeszcze Asia Ryba. To ja mam jeszcze jedno. Dostajesz 200 zł do wydania na skrapowe rzeczy. W jakim sklepie byś zrobiła zakupy i na co wydała? Jakbym miała teraz 200 zł, to bym wydała w sumie wszystko inne w tym sklepie, w którym taniej. Ale ty, Asia, dobrze wiesz, że marzy mi się zestaw w tych dziurkaczy Marty Stewart, tych takich delikatna ramka bodajże, które Ewelina mi ostatnio zwinęła sprzed nosa. Ale właśnie to bym chyba kupiła teraz takie najbardziej, co bym chciała, co mi się bardzo podoba i bardzo bym to chciała. Albo jeszcze wykrojniki te. Z Izą ostatnio pisałam o tych wykrojnikach. Iza będzie już wiedziała, o jakim chodzi. Hertfeld, coś tam. Takie fajne, brzegoborderowe. Także na pewno wykrojnik albo dziurkarz to by było. I ostatnie pytanie. Wiola Moskwa. Kiedy według Ciebie jest inspiracja, a kiedy kopia pracy? To jest ciężkie pytanie w sumie. Kiedy jest inspiracja? Wiesz co, jeżeli ktoś kręci tutorial, tak jak na przykład Shelly, tak? Kręci tutorial i ona robi album od A do Z i mi się wydaje, że w jakiś sposób jest to kopia, ale nie kopia taka, wiecie, wredna, że kradnę coś komuś, tylko robię to tak, jak ona to pokazuje i
To jest taka, wiecie, kopia, ale ja na przykład jak robiłam teraz ten album, to już taki właśnie parę stron takich, co zrobiłam stricte jak ona, tak? Gdzieś tam typowo, wiecie, no gdzieś tam może trochę poprzekręcałam, że zrobiłam sobie jednak po swojemu, bo nie miałam danego na przykład takiego samego dziurkacza jak ona, czy nie takiego samego wykrojnika jak ona. Ale generalnie, no w jakiś sposób jest to kopia pracy, tak? Ale jeżeli mam jakąś kartkę i muszę na przykład zrobić kartkę, to i na przykład nie mam pomysłu, to na przykład wiecie, wejdę sobie, wpiszę, nie wiem, w Google kartka na urodziny scrapbooking i sobie popatrzę na przykład różne kompozycje i sobie wtedy myślę, kurde, fajna kompozycja, zrobię coś podobnego, no nie? Ale nie, że kopiuję to, tylko po prostu inspiruję się tą pracą, czyli gdzieś tam podoba mi się, nie wiem, na przykład, że jest, nie wiem, jakaś kompozycja tak mniej więcej ułożona, ale nie robię tego dokładnie tak samo. Po prostu inspiruję się tym i postaram się po prostu zrobić coś podobnego, ale jednak w swoim stylu, swoim po prostu nie dokładnie tak zrżnięte, że wiecie, stricte co do jednego, że tak jak i ta osoba zrobiła. Natomiast kopia taka wredna, taka wiecie, kradzież, to dla mnie to jest właśnie... Kurczę, no nawet nie wiem, czy jest coś takiego. Kurde, no nie wiem. Ale wydaje mi się, że no nie wiem, no... Każda jakoś zaczyna, każdy, wiecie, nie każdy, kurde, od razu ma mega inspirację w głowie i może po prostu, wiecie, zaczynać od tego, że, nie wiem, ma jakąś kartkę na internecie i po prostu zrobi sobie taką samą, tak? To jest kopia, ale on się w tym momencie też uczy przez to, tak? Że... no, że następnym razem zrobi coś podobnego może, ale w innym stylu, że trochę pozmienia, że gdzieś tam będzie kombinował. Mi się wydaje, że to tak ciężko jest coś skopiować tak naprawdę stricte, żeby ukraść coś, tak mi się wydaje. Chyba, że nie wiem, ukradniemy coś i będziemy się podpisywać, że ja to wymyśliłam, jestem genialna i wiecie, nie wiem, zrobiłabym coś i na przykład zerżałabym z neta i bym powiedziała, że ja to wymyśliłam, nie ta osoba, tylko ja to wymyśliłam. To by było dla mnie takie wredne, a po prostu wiecie, kopia, nie? No i w sumie tyle. To się nagadałam, miało być krótko, a wyszło 42 minuty. Jeszcze zanim skończę, to będzie też 5. W każdym razie czas na nominację. Mam nadzieję, że nikt mnie nie wyprzedził, bo też już wiem, że dziewczyny kręcą. Ja chciałabym nominować osobę, która ostatnio bardzo mile tak i komentowała i bardzo mile mi się z nią jakby... konwersuję, że tak powiem, bo nie piszemy ze sobą prywatnie, ale gdzieś tam w tych komentarzach bardzo miło mi się z nią tak jakby ją się odbiera. Jest to Iwona Sobolewska z bodajże Things to Love, chyba tak. Iwona Sobolewska, także to jest moja pierwsza osoba. A druga osoba jest to osoba, z którą miałam pierwszą wymiankę kitową. Jest to przemiła osoba, przesympatyczna. Bardzo chciałabym ją poznać bliżej. I jest to nasza petka, czyli Monika Słowińska. Także Iwona Sobolewska i Monika Słowińska, wyzywam Was na nasze wyzwanie i czekam na Wasze filmiki. No i to by było tyle. Dzięki Wam bardzo za, mam nadzieję, wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie macie nie dość po tym Q&A. No i do zobaczenia. Pa!